Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy Wigilię! I łączę się z tymi wszystkimi, którzy, tak jak ja, nie mają jeszcze rozłożonej choinki, nie mają jeszcze wyjętych ozdób choinkowych, nie mają jeszcze posprzątane w domu, nie mają jeszcze zrobionych wszystkich potraw. Tak, tak wygląda to właśnie u nas, bez żadnej ściemy. Ostatni czas był dla nas trudny, ponieważ jak wróciłam z Orionem ze szpitala, to znowu się sama pochorowałam, ja nie wiem, powiem wam, dopadła mnie znowu jakaś jelitówka, mam 5 kilo mniej, wcale się super z tego nie cieszę, bo wiadomo, to była utrata wody, a nie takich kilogramów związanych z tłuszczem. I w sumie powiem wam, że nic się u mnie takiego nie działo ciekawego, bo chodziłam do pracy, zajmowałam się Orionem, Orion jest w domu przez miesiąc, no bo wiadomo, nie chcemy, żeby stykał się z jakimiś tutaj innymi chorobami, niech on wydobrzeje po tym zakażeniu wirusowym. Jeszcze przez tydzień musi dostać sterydy w domu, dlatego w tym roku nigdzie nie pojechaliśmy na święta ani na Wigilię i robimy ją właśnie w domu. No i powiem wam, że praca plus dziecko plus wszystko na mnie spadło, więc dzisiaj się odgruzowuję, chociaż się cieszę, to, że mąż pozwolił mi zrobić tutaj paznokcie, przyniosłam sobie cały sprzęt i zrobiłam sobie w domu i się mega cieszę, bo nie miałam z 2 lata chyba tutaj fręcza. Fręcz jest taki czyściutki, tak fajnie się kojarzy. Bardzo się cieszę, że uratowałam sobie ten paznokieć, bo otwierałam paczkę i zerwałam cały aż do mięsa, bolało mnie strasznie, ale go skleiłam, uratowałam. Kochani, tak na szybkiego chciałabym wam życzyć wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku. Dużo zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń. Dziękuję pięknie, że jesteście ze mną na moim kanale, za każde wiadomości na Instagramie, tutaj na YouTubie i że obserwujecie mnie na TikToku. U nas, jak chodzi o wigilijne potrawy, to będą pierogi ruskie, pierogi z kapustą, z grzybami, będą uszka. Akurat w tym roku kupne, no bo ze względu na natłok pracy, obowiązków i tego, że właśnie wszyscy byliśmy chorzy w ostatnim czasie i tak naprawdę po pracy spaliśmy i to nas najbardziej tutaj zajmowało, to nie mieliśmy czasu właśnie na zrobienie pierogów, a tak to wcześniej przez kilka lat mój mąż robił pierogi ruskie, więc w tym roku kupiliśmy. Z takich rzeczy, co jeszcze kupne, co wczoraj stałam w kolejce i co roku, no bardzo lubimy na święta, to jest rolada makowcowa z sowy, połowy tortu zakwas i kupiłam kostkę piernikową, żeby spróbować. Z takich potraw to mówię, robię barszcz czerwony właśnie do tych uszek. Sałatkę jarzynową już mam zrobioną, będziemy mieć łososia pieczonego w chili. Jutro będę robić sałatkę z kurczakiem, czerwoną i żółtą papryką, ze sprażonym słonecznikiem, z brokułem, co tam jeszcze jest, i z kukurydzą, jest mega przepyszna. Będziemy mieć pieczone żeberka w sosie miodowym, tak trochę lekko pikantnie, ze śliwką. W tym roku nie robiłam bigosu, kupiłam bigos tam, gdzie kupiłam pierogi. Wczoraj jeszcze, czyli dzień przed Wigilią, kupowałam prezent dla małego, papier do pakowania, mężowi prezent. Po prostu, no wcześniej nie było na to czasu i bardzo żałuję, bo powiem wam, że prezenty trzeba kupować nawet w październiku. Niech to leży, nie zajmuje wam to głowy, ale powiem wam, że to jest wtedy najlepsze rozwiązanie. Tak zrobiłam z inną częścią mojej rodziny, mojej wspólnej rodziny, rodzinie mojego męża.
I przynajmniej to mi nie zajmuje głowy, bo już na nich prezenty mam od dawna. A mój mąż obudził się na ostatnią chwilę i wiadomo, mówi do mnie: jaki chcesz prezent? Też dla mnie nie miał prezentu. No i ja stwierdziłam, że skoro mogę sobie wybrać cokolwiek, to marzył mi się pierścionek z Pandory, taki z serduszkiem, i pojechałam wczoraj do Galerii Bałtyckiej kupić sobie ten pierścionek od mojego męża, a pani do mnie mówi, że jest jakaś taka promocja, gdzie przy zakupie właśnie pierścionka dostaje się za darmo bransoletkę, taką sztywną bransoletkę, słuchajcie, ze śnieżynką. Gdzie przecież te ich bransoletki są bardzo drogie, bo z 200 zł w górę plus ten pierścionek. No ja byłam taka uradowana, że aż się śmiał Piotrek, że ja się chyba bardziej cieszę z tej bransoletki niż z tego pierścionka, więc tak mi się udało. Powiem wam, że święta w tym roku wyglądają w taki sposób, bo najważniejsze dla nas po prostu było to, żeby Orion był zdrowy. To co naprawdę przyszliśmy od w sumie listopada do, no, ten cały grudzień, mówię, my byliśmy chorzy, mały był chory. Naprawdę, w te święta najważniejsze dla nas jest to, że jesteśmy razem, w trójkę, że ze wszystkimi możemy się dzwonić na Messengerze i być ze sobą blisko. Tak naprawdę to nie są takie czasy, jak były kiedyś, teraz, że możemy być cały czas na łączach. Też co jest ważne, to to, żeby się skupić na tym, żeby się cieszyć z tego, co mamy, że mamy to zdrowie, że mamy siebie. Ale też, żeby pamiętać, jeżeli ktoś jest wierzący, że w tym dniu to chodzi o pamiątkę narodzin Pana Jezusa Chrystusa. A myślę, że to jest bardzo ważne. Przynajmniej dla mnie i dla mojej rodziny. Choinka już ubrana, pokój jeszcze nie jest cały ustrojony, ale zaraz go ustroję. Idę się myć, zrobię sobie pielęgnację, makijaż, włoski. No i pokażę wam, czego używam, żeby się upiększyć. Trzeba włączyć tylko. No, włącz.
Zobacz, gra ładnie. Kochani, taki szybki update. Na święta wystroiłam się tak. To jest taki mój makijaż glamour, taki szybki, pasujący do każdego rodzaju oczu, do każdej z nas. To jest taki po prostu glamour, klasyk, gdzie mamy jasne oczy, powiekę właśnie taką jasną, podkreślone załamanie, usta czerwone i tak naprawdę wyrównany koloryt twarzy. Już Wam mówię, jakich produktów użyłam, zaczynając od pielęgnacji. Nie będę ukrywać, że ten makijaż noszę już kilka godzin. Nie udało mi się od razu tak nagrać Wam bezpośrednio, jak on wygląda, ponieważ mały się obudził i krzyczał, że chce jeść. Więc tak robiłam trochę ten makijaż na raty, przebierałam się, gotowałam, jedliśmy, później się przybrałam, dzwoniliśmy do rodziny, więc dlatego mam już trochę na sobie ten makijaż. No i wiadomo, trochę się usta zjadły, gdzieś tam się sebum pozbierało, no ale po prostu chcę być z Wami szczera. Twarz umyłam pianką z Bielendy. Akurat tą piankę mam już na wykończeniu, o widzicie. To jest Eco Sorbet, to jest taka pianka micelarna do oczyszczenia twarzy i ona jest nawilżająco kojąca. Ma ona w sobie kwas hialuronowy i ekstrakt z malin i ona, słuchajcie, pachnie jak te takie syropy, co się dodaje do koktajli różnych, takie syropy mega na bazie cukru, takie właśnie malinowe czy z herbapolu, to ona dosłownie tak pachnie. Przy dłuższym używaniu może Was zemdlić, tak przy pierwszym robi to wrażenie wow. Nie wysusza mojej skóry, ale jak dla mnie no zbyt intensywnie pachnie, jeżeli używamy jej codziennie. Następnie nałożyłam na umytą, oczyszczoną, osuszoną twarz ten kremik z Make Me Bio, wróciłam do niego Face Beauty. Bardzo go lubię, naprawdę jest świetny do cery takiej trądzikowej, mieszanej, no dla mnie po prostu rewelacja. On natłuszcza, ale nie przetłuszcza i doskonale nawilża. I teraz mój hit, hit pod oczy i na usta, to jest najlepszy krem, jaki miałam pod oczy, tak, i na usta, jak już wcześniej powiedziałam, to jest Touba. Urban Garden 30+, krem witalność pod oczy. No powiem Wam, że to jest mój sztos, odkrycie tego roku. I to wszystko już z pielęgnacji, czyli jak możecie zauważyć, tylko 3 produkty. I taki minimalizm, powiem Wam, że w zupełności mi wystarczy.
Na całej twarzy mam podkład upiększacz, ten z Glam Shopu w kolorze Oliwka 1. On tak fajnie wyrównuje koloryt i nawilża, jest taki leciutki. Pod oczami mam korektor z Glam Shopu 2, ale powiem Wam, że już dawno go nie używałam i nie pamiętałam, jaki on jest. A powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo mam podkreślone zmarszczki, gdzie normalnie przy używaniu innego korektora, już Wam pokażę, czegoś takiego nie mam. Właśnie po tym korektorze z Eveline Wonder Match ja mam w kolorze 01 Light Natural. To czegoś takiego po prostu nie mam, jak mam po tym Glam Shopie. Po prostu już dawno go nie miałam i nie pamiętałam, że robi coś takiego z oczami. No wiadomo, ta skóra też się trochę zmienia, mimika się zmienia. Ja przez te moje oczy myślę, że też je bardziej mrużę, no w celu po prostu skupienia swojego wzroku, więc to też może tak wyglądać, że gorzej on teraz wygląda niż kiedyś, jak miałam lepszy wzrok. Ale myślę, że za niedługi czas wrócę do tamtego korektoru. Na całej twarzy i pod oczami mam ten z Vibo Puder Aqua Mist i to jest odkrycie właśnie tego roku, mój najlepszy puder, i powiem Wam, że nawet, tak jak powiedziałam, pod oczy go używam, ponieważ testowałam i miałam z Glam Shopu pod oczy i miałam z Paese Puff Cloud. I ten pod oczami puder i na całej twarzy robi dla mnie rewelację. Wcala makijaż jest taki jakby ala nawilżający, nie bardzo mocno matuje, tylko tak właśnie lekko, tyle ile trzeba. Dzięki temu daje naturalny efekt. Na policzkach mam róż taki z NATH Collection Natalii Siwiec z Revolution Pro Mia Kiss. To jest taki róż, który ma taki kolorek coś pomiędzy takim łososiem ciemnym, coś w tym deseń, i naprawdę ładnie wygląda na skórze tak delikatnie. Całą twarz mam ocieploną czekoladką z Lovely, tutaj Toffee Chocolate, i w załamaniu powieki i na dolnej powiece również mam tą czekoladkę. A nosek zawsze sobie wydłużam tą drugą czekoladką, Milky Chocolate, to jest ta czekoladka, która jest bardziej chłodna, taka właśnie, która się nadaje do wyszczuplenia, ale też nałożyłam, jakby spotęgowałam ten efekt poprzedniej czekoladki i nałożyłam również na załamaniu powieki i na dolnej powiece. Rozświetlacz, jaki mam tutaj i tu, to są mieszanki moich różnych rozświetlaczy i troszkę ciężko mi jest stwierdzić, który to jest konkretnie rozświetlacz. Ja Wam kiedyś opowiadałam, że jak mi się jakieś rozświetlacze pokruszą, to je ze sobą mieszam i wykorzystuję na większe partie twarzy bądź ciała. Pod łukiem brwiowym, na szczycie noska, nad łukiem kupidyna i tutaj we wnętrznych kącikach oczu mam przepiękny rozświetlacz Turbo Highlighter z Glam Shopu. Niestety jest on wycofany, a jest przecudowny. Na powiece górnej, tak jak wcześniej Wam opowiadałam, mam oczywiście korektor przypudrowany pudrem, te dwie czekoladki zmieszane i mam dwa cienie z Glam Shopu. Jeden to jest krystal, cień, który jest marmurkowy, a drugi to jest cień świetlik. On jest taki złoty. Tamten wcześniejszy krystal jest taki złoty, zmieszany ze srebrem, a ten jest taki typowo bardziej złoty, bardziej zmielony, i tak fajnie, ładnie wyglądają połączone razem ze sobą. Na górnej powiece mam zrobioną taką delikatną kreseczkę brązowym cieniem. Jest to cień właśnie z tej paletki, którą dostałam od mojej koleżanki Ingi Rybackiej. Bardzo Ci, Ingunia, za tą paletkę dziękuję. I rzęski na koniec mam wytuszowane tuszem do rzęs Zalotką z Glam Shopu. A na ustach mam mój klasyk, czyli pomadkę Golden Rose Velvet Matte 35 o takim pięknym czerwonym odcieniu.
A jak chodzi o moje włosy, umyłam je delikatnym szamponem z Anwen pomarańcza i bergamotka. Już któryś raz wróciłam do tego szamponu. Jest on do przytłuszczającej się skóry głowy. I tak się śpieszyłam, że pierwszy raz nie nałożyłam żadnej maski ani odżywki i posiłkowałam się tym serum cudownym z Issany, który wygładza mi włosy i pozwala na to, żeby jakoś ujarzmić tą szopę po suszeniu. Kochani, dziękuję Wam pięknie za ten miło spędzony czas, za to, że mnie oglądacie i chcecie mnie słuchać. Życzę Wam wszystkiego dobrego i na święta, i w nowym roku. Mam nadzieję, że miło spędzicie właśnie te święta i ten wolny czas. Dla tych, którzy muszą chodzić do pracy, życzę miłego czasu w pracy, samych miłych klientów i samych takich wszystkich sytuacji, które szybko idzie rozwiązać, żebyście jakoś nie musieli się bardzo mocno trudzić. Życzę Wam dużo szczęścia, zdrówka, błogosławieństwa Bożego. I do następnego spotkania. Pa, pa!